Rozbudowa czeka Suwalskie Hospicjum. 21 miejsc, które obecnie czeka na potrzebujących, to zdecydowanie za mało. Dlatego wiosną rusza budowa nowego skrzydła. Oprócz pomieszczeń magazynowych, rozbudowy kuchni czy doposażenia sal pojawi się 14 dodatkowych miejsc dla chorych. O tym, że są one niezwykle potrzebne, zapewnia Irena Mickiewicz, dyrektor samodzielnego publicznego zespołu opieki paliatywnej w Suwałkach. Część osób czekających na przyjęcie do hospicjum może nawet nie doczekać tego momentu, dodaje Mickiewicz. Około 15 osób czeka w kolejce. No, jak ciągle mówię, że duża część osób niestety nie doczeka się momentu przyjęcia, dlatego że czas pobytu pacjentów jest bardzo długi. Okazuje się, że trochę za mało mamy pomieszczeń na magazyn, tym bardziej, że to jest hospicjum niepodpiwniczone, to jest tylko parter. Będziemy jeszcze organizować pomieszczenie na leki. Zwiększymy kuchnię, także troszeczkę tam jeszcze 3 czy 4 pomieszczenia dodatkowe, a wszystko pozostałe to są sale chorych. Rozbudowa obiektu zakończy się przed końcem 2013 roku. Inwestycja pochłonie około 2 milionów złotych, a część środków pochodzić ma z funduszy europejskich oraz 1% podatku.